Zupa z pełzacza. Pan. Żółwka. Dobra, czekaj. Sprzedam ci książki, które mi właśnie sprzedałeś. Pokaż mi zupę. Ad sprzedaj. A, sprzedam ci twój kubek. Twoją skrzynkę i twoją zupę. Mogłoby być jak w Steam... Ej, co? Nie! Torus! Kurwa, gdzie ty idziesz? Wracaj tu! Kurwa! Panią broń. Zdecydowałeś się wreszcie do końca. A nie! Na chlepie. A nie! Tego nie przewidziałam! Rafał, ja mam brudny pies! Dobrze śle. Pomocy! Bicie słabszy. To zmieni, że się ciebie odejmie przy okazji. Nie, Google zawsze będzie za tobą. O kurwa! A strasznie jest, strasznie jest potrzebna. Wracaj do mamusi! Co proszę? Gdyby to zależało ode mnie, dawno już byś nie żył. Wiesz, dlaczego tu trafiłem? Zabiłem 12 ludzi jednej nocy. Ot, tak sobie. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać. W wieku nie wiem, czy faktycznie... Trochę jest. Bezpiecznie. Wiesz, z człowiekiem w teorii możesz się dogadać. Z zwierzęciem nie do końca. Zgnąłem 12 ludzi. To jest osoba, która chce inna sąsiada. Się okaże, że ten koleś ukrył ten skradziony amulet w skrzyni. To będzie tak głupie. No już! Facet jeszcze dycha! Zobaczmy, co potrafią! Co to było? Jo. Ot, hello. Hejo. Dobrze to przeczytał? Nie wiem. Otelo chyba. Otelo. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Mod jest bardzo fajny, bo zmienia bardzo dużo rzeczy. Gry questów, takiego właśnie quest z Nekiem, który robiliśmy przez ostatnie dwa streamy, jest bardzo fajnie zrobiony, bo Nek nie leży w tej jaskini tam, gdzie zawsze leży, tylko trzeba było pójść w ogóle w zupełnie inne miejsce, się pójść, trzeba było przepytać w ogóle wszystkich w obozie, bo się w ogóle okazuje, że zupełnie inne dialogi tam były w ogóle przerobione, ale... Ja się nie wiem, czy spoilerować, jak ta osobka może chciała zagrać, ale no, zmienia mechanikę questów, dodaje wszędzie wieże, z jakiegoś powodu. Wniosku od Uniku podejrzewam, że to jest twórca moda, wiesz? Tak? Może nie wiem. Wytłumaczyło, dlaczego nazywa się tak samo, jak on. Wiesz, że to miało sens? To ty się może zajmij czatem. Nie zajmij czatem. Mnie to nie ma. Ja też na to czekam. Kornato, siema. Możesz mnie czegoś uczyć? Z oczu, niegodny robaku. No tfu na ciebie. Klikam pierwszy. Ty właśnie, bo to znasz domek, no to możemy zapierdolić patel. A nie, nie możemy. Nie da się jej podnieść. Ale możemy kolbę. I skrzyneczkę. W ogóle ładny mamy ten domek, nie? Patrz, wypasiony tutaj masz ten. Kurwa, ja w starym domku nawet kuchenki nie miałam. Właśnie. Widzisz, lepiej trafi do kolonii karnej niż wynajmowej mieszkania w Polsce. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Bardzo w porządku. Trafi do kolonii karnej. Co? Ej, nie wyglądasz jak seryjny morderca. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Jaki przedsiębiorczy. Nie bierz. Wezmę ten klucz. No, a... Trafiła ci się nie la... Zastanawiam się, co... Nie możesz tego otworzyć tymi duchami? Do zobaczenia. Pewnie nie. Dobra, czekaj, bo tu za skurwa wróci. Nie wpierdoli. O, no bo po co? Po co? Rozum tego nie wziął. A! Nie! Co jest? Fuck! Chyba ktoś zauważył, że byłaś tą skrzynię. Fak, zostaw mnie, Franco! Cicho. To jest ten Aaron? Czy jak tam było? O, on ma ten! On ma już ten poziom, że sobie kuca przy strzelaniu. Nie, co ty chcesz zrobić? Wiesz, na tą drabinę? Czekaj. Okay.
myślę właśnie. Żeby był myśleć, układając go. Myślałam o zysku. O pieniądzach. Tak. Fakt, nie skaczę tutaj do góry, nie? No, chyba nie. Średnio. O! Na rafrężę! To niezła walka, ale ciut za krótka. Nie zabrał mi broni, chyba. Dobra, nie zabrał, dobra, zostanie mi złą naklepiona. Teraz już powinno być fajnie. Ej, co to było? Pójdź to jeszcze raz, a pożałujesz. Ojej, ludzie też śmierdzą. Nie musisz mi przypominać o tym smutnym fakcie. Przerażające. No, ja naprawdę się zastanawiam, czy niektórzy kiedykolwiek biorą prysznic. Ci po prostu. No. Co on robi? A dobra, kontrolnie, ale to... O, Dexter się myje, co on robi? No myje się, nasłuchał się twojego narzekania i się umył. Ja byłam u niej i najpierw jej matka mi wciska pełno jedzenia. Nieprawda. Dobra, tak, najpierw moja mama. Potem jej babcia daje mi najpierw zupę, a tą zupą już się po prostu tak najadłam, a to mi nagle wjeżdża, że zaraz będzie drugie danie i takie, no ja pierdolę. Ej, tam jest lina. Co się stało? Co, jest jeszcze zacząłem tonąć. Tak. Spoko, wrzucę jeszcze do nowego kompostu. Piękna tam, patrz, jaka zajebista. No, patrzyłam na tą niebieską pupcię tego gościa. Znaczy ważne i ważniejsze. To jest nam zrobić płatki. Mamy czyste miski? Tak, kupiłem przecież nowe miski. Trzeba je przepłukać w ogóle. Patrzcie jaki lenie, ona zamiast umyć naczynia specjalnie w sklepie kupiła trzy miski. No, właśnie, bo ona psioczy na wszystko. To musi być sos do ziemniaków, do ryżu, do mięsa, posłuchaj. Ale jak to stama, to nawet keczupu nie da. Nie lubię keczupu. Nikt nie przejdzie bez podania hasła! O chuj, jakie jest hasło, nie przeczytałam. O chuj. Cholera, chyba zapomniałem. To wróć jak... Sensowniejsze, że jest hasło. Tylko nasi ludzie mogą wejść do środka. To jest hasło czy stwierdzenie? Jakie jest hasło, wpuść mnie. W ogóle ona jest takim burżujem, nie? Ja przychodzę, biorę wszystko na co najtańsze ze sklepu, a to jakieś sosy Makłowicza kupuję. Ej, ale to jest zajebisty zachód słońca. To szczepienie. To drzewa, jak one tańczą. Chłe, chłe. Kurwa! Kurwa!